Nasza historia opowiada o trójce przyjaciół, którzy przenieśli się do roku tysięcznego. W tym czasie odbył się zjazd gnieźnieński. Otton III otrzymał rękę świętego Wojciecha, a Bolesław Chrobry włócznie świętego Maurycego. Właśnie wtedy obaj wysłali biskupa Reinberna z misją polegającą na nawróceniu Pomorzan. Chcieli zrobić to z pokojowym nastawieniem, więc od razu Kołobrzeg został spalony. Gdy biskup dotarł nad morze, wziął cztery kamienie, skropił je olejami i rzucił w morze, żeby wygonić z niego złe duchy. Tak wyglądało zabranie Pomorzan na chrześcijańską stronę mocy.